Chciałam się teraz wypowiedzieć jako słynna warszawska żyrafa, że z jakiegoś powodu bardzo lubię, jak mam tu wysoko, wiesz? Przypuszczam, że możesz wiedzieć, o czym mówię. Gdzie się podziały obcasy? Obcasy na szczęście też są, natomiast w momencie, kiedy jest ślisko i potrzebujemy czegoś, co izoluje nas od rzeczywiście zimnego chodnika, to tego rodzaju buty na tak zwanej słoninie będą... A czym na słoninie? No kiedyś się mówiło na słoninie. Jesteś pod prysznicem, masz chwilę, myjesz się, no chwyć tego cycka i tak go myjesz w tym momencie i masz go w ręce, to przebadaj. W dzisiejszym wydaniu naszego spotkania zaczynamy od tego, co kobiety lubią najbardziej, czyli od butów, a tych nigdy za wiele. Zaczął się moment, kiedy musimy przemeblować naszą szafę na tę jesienno-zimową i zobaczyłam, jak radzą sobie z tym gwiazdy. Jak to jest u Ciebie, jak nadchodzi ten sezon jesienno-zimowy? To jest to takie przemodelowanie szafy? To jest fajna sprawa, czy tak sam się, że znowu to trzeba robić? No i to, czyli znowu to trzeba robić, bo to jednak zawsze gdzieś te płyty są poupychane po jakichś wyższych półkach albo gdzieś w jakichś takich pojemnikach, więc zawsze trzeba wyjąć, odkurzyć, pozamieniać letnie na zimowe. Ja zresztą z żalem się zawsze rozstaję z latem. Wolę, przyjemniej mi się zamienia zimę na lato niż odwrotnie. Buty będą modne, ciężkie, ale też klasyczne, czyli klasyczne oficerki, ale buty też wysokie, tak zwany boots na grubej gumie i ta guma może mieć też zupełnie inny kolor niż but. O, na przykład tu mamy gumę dwukolorową i to jest taka nowa wersja tak zwanych sztybletów i te buty będą zarówno wygodne, ale też efektowne. Ale coraz bardziej mam wrażenie, że zwracamy jednak uwagę na wygodę. Tak patrząc na te buty, to gdzie się podziały obcasy? Obcasy na szczęście też są, natomiast w momencie, kiedy jest ślisko i potrzebujemy czegoś, co izoluje nas od rzeczywiście zimnego chodnika, to tego rodzaju buty na tak zwanej słoninie będą... A czym na słoninie? No kiedyś się mówiło na słoninie. Ania powie, że razem z nami nagrywa story, a czy wybrała sobie buty już jakieś? Wybrałam sobie dwie pary, jedne długie kozaki na obcasie, żeby być elegancką, a drugie, proszę bardzo, mokasyny, w których od razu pojadę do domu, bo są wygodniutkie i już mnie moje szpilki troszeczkę zmęczyły. Czyli wygoda czy elegancja na pierwszym miejscu? A no właśnie, u mnie chyba jednak wygoda. Okej, dobrze, a ile tych par butów u Ciebie jest w takim razie, powiedz mi? No, w domu, no nie wiem, może w samochodzie, chciałam powiedzieć, może w samochodzie. U mnie w samochodzie 4 pary są teraz. No u mnie niestety tyle, albo nawet czasami trochę więcej, bo jeszcze mam dziecko, w związku z tym czasami nie ogarniam ilości. Natomiast w domu jest ich strasznie dużo, uwielbiam buty. Teraz już wchodzimy w ten sezon jesienno-zimowy i musimy zrobić to przemeblowanie naszej garderoby. Lubisz to, czy jest to dla Ciebie utrapienie? Odkładam to jak najpóźniej się da, potem mam taki rzut, że to robię i zawsze, ale to zawsze mam sytuację, kiedy ja już jestem na przykład w ciuchach jesienno-zimowych i nagle przychodzi piękny, gorący dzień i nie mam co na siebie założyć. Edyta Herbuś razem z nami w pięknych butach. Co to są za buty? Powiedz mi, czy ty te obcasy tak bardzo lubisz, czy one lubią ciebie? Może tak zapytam. Chciałam się teraz wypowiedzieć jako słynna warszawska żyrafa, że z jakiegoś powodu bardzo lubię, jak mam tu wysoko, wiesz? Przypuszczam, że możesz wiedzieć, o czym mówię. Dokładnie tak. Tak się śmieję, że tutaj rozmawiałyśmy też z Agnieszką Mrozińską. Agnieszko, może dołącz do nas na chwilę, jako trzecia słynna warszawska żyrafa. Powiedz mi, jak to jest z tym wzrostem? Bo ja powiem szczerze, że wolę siebie na szpilkach, ale tak z wiekiem zaczęłam się trochę przyzwyczajać już do tych płaskich butów. Jak to jest? Ja wolę siebie w szpilkach, bo jednak te parę centymetrów jak dochodzi, to tak jakoś od razu czuję się bardziej pewna siebie, jak mam te obcasy. Ja to samo. To jest po prostu coś takiego, że jak jest szpilka, ustawia natychmiast tą sylwetkę. Tak. Że ten obcas, który wchodzi w dobrze wyprofilowanych butach, bo to nie, nie można sobie takiej pierwszej lepszej włożyć. To trzeba te konkretne, precyzyjnie wybrane na odpowiednim podbiciu i odpowiednio wyprofilowane do stopy. Ja mam na przykład tak, że jak wkładam buty bez obcasa, to mnie natychmiast bolą nogi. Moje łydki mówią, o co chodzi? Ponieważ od dziecka one są przyzwyczajone, że moja noga wygląda tak, a nie tak. No więc ja już jestem skazana na szpilki, ale mnie się bardzo ten wyrok podoba, ponieważ moja sylwetka wtedy prezentuje się najlepiej, ale oczywiście tak jeszcze troszkę bardziej na serio, to ważne jest też, żeby dać tym kolanom odpocząć, kręgosłupowi, żeby znaleźć ten moment zadbania o równowagę, o balans, czyli natura, trawa na bosaka, bieganie, joga z psiakami i to jest coś, co mnie zawsze ustawia, daje mi oddech od tego i później znów się mogę stęsknić, włożyć znów swoje ulubione szpilki. Ale ja powiem jedną rzecz, bo jak zakładam jakieś adidasy czy sneakersy, to zazwyczaj szukam z taką masywną, szerszą i wyższą podeszwą i wtedy też się czuję tak w miarę... Prawda? Tak, tak. Na takie śniegowce z pewnością niebawem przyjdzie czas, ale spokojnie, to dopiero za kilka tygodni. A my nie kończymy naszego spotkania, wracamy po krótkiej przerwie. Zostańcie.